Ewangelia według Jana, rozdział trzeci. Był człowiek z Faryzeuszy o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich znaków czynić nie może, jakie Ty czynisz. Jeśli Bóg nie byłby z nim? Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię ci: Jeśli ktoś nie zostałby narodzony z góry, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jak może człowiek zostać narodzonym, będąc starym? Nie może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać narodzonym. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię ci: Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Narodzone z ciała jest ciałem, i narodzone z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie zostać narodzeni z góry. Duch tchnie gdzie chce i głos Jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd odchodzi. Tak jest z każdym narodzonym z ducha. Nikodem odpowiedział mu, jak się to może stać? Jezus odpowiedział mu, ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie wiesz? Za prawdę, za powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, a naszego świadectwa nie przyjmujecie. Jeżeli nie wierzycie, gdy wam powiedziałem o ziemskich rzeczach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebiańskich? Nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy wierzący mu nie zginął, ale miał życie wieczne, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swojego i jednorodzonego dał, aby każdy wierzący mu nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był zbawiony przez Niego. Wierzący mu nie jest sądzony, ale niewierzący już jest osądzony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Sąd natomiast jest taki, że światło przyszło na świat i ludzie bardziej umiłowali mrok niż światło, bo ich czyny były niegodziwe. Każdy bowiem kto źle czyni, nienawidzi światła i nie przychodzi do światła, aby nie zostały zganione Jego czyny. Kto natomiast czyni prawdę, przychodzi do światła, aby zostały ujawnione Jego czyny jako dokonane w Bogu. Potem przyszedł Jezus i Jego uczniowie do Judei. Tam przebywał z nimi i chrzcił. Chrzcił też Jan w Aynon, blisko Salim, bo było tam wiele wody. Ludzie przychodzili i byli chrzczeni. Bo Jan jeszcze nie był wtrącony do więzienia. Rozgorzał wtedy spór między uczniami Jana a Żydami o oczyszczenie. Przyszli do Jana i powiedzieli mu: Rabbi, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty świadczyłeś, ten oto chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiedział: Nie może człowiek nic wziąć. Jeśli nie jest mu to dane z nieba. Wy sami świadczycie, że powiedziałem, nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i go słucha, raduje się z powodu głosu oblubieńca. Tę zatem radość mam w całej pełni. On musi rosnąć, a ja stawać się mniejszy. Z góry przychodzący jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi jest, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Z nieba przychodzący jest ponad wszystkimi. A co widział i usłyszał, o tym świadczy, i świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Przyjmujący jego świadectwo przypieczętował, że Bóg jest prawdomówny. Bo ten, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, gdyż bez ograniczeń Bóg udziela ducha, Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w jego ręce. Wierzący Synowi ma życie wieczne, ale niewierzący Synowi nie zobaczy życia, lecz gniew Boży pozostaje nad nim.